Wyobraźmy sobie nietypowy wyścig. Najszybszy ptak na świecie staje do rywalizacji z dystansem dzielącym Europę i Amerykę Północną. W tym filmie sprawdzimy, jak długo leciałby najszybszy ptak z Londynu do Nowego Jorku. Ciekawostki. I liczby mam nadzieję, że Was zainteresują i trochę zaskoczą. Zaczynamy. Zanim nasz ptasi mistrz wystartuje w transatlantycki rejs, poznajmy 5 najszybszych ptasich lotników świata. Sokół wędrowny. Falco peregrinus. Ten drapieżnik nie ma sobie równych. W pikującym ataku na ofiarę potrafi osiągnąć prędkości niemal 390 km na godzinę, co czyni go najszybszym stworzeniem na Ziemi. Dla porównania, to szybciej niż większość samochodów wyścigowych. W locie poziomym sokół wędrowny lata znacznie wolniej, zwykle do 110 km na godzinę. Orzeł przedni. Aquila chrysaetos. Ten majestatyczny orzeł potrafi pikurować na ofiarę z zawrotną prędkością do 320 km na godzinę, niewiele wolniej od sokoła. Na co dzień jego przelotowa szybkość to około 50 km na godzinę, ale przy ataku z wysokości zamienia się w spadającą strzałę. Rozpiętość skrzydeł dochodząca do 2 metrów 20 cm, a to pomaga mu długo szybować. Kolejny na liście to sokół norweski, białozur. Falco rusticolus. Największy z sokołów, często biało upierzony zamieszkujący. Arktyczne regiony również wykorzystuje stooping, czyli polowanie poprzez stromy nurkowy pik, osiągając prędkości ponad 200 km na godzinę. Choć ustępuje w rankingu swoim mniejszym kuzynom, to wciąż wynik przebijający prędkość startującego samolotu pasażerskiego. I kto by się spodziewał teraz, jeżyk zwyczajny. Apus apus. Niewielki, niepozorny ptak, który bije rekordy lotu przelotowego. Jeżyki słyną z tego, że niemal całe życie spędzają w powietrzu. Jedzą, śpią i nawet kopulują w locie. Potrafią rozwinąć prędkość około 170 km na godzinę w locie poziomym, co czyni jeżyka najszybszym ptakiem w locie bez nurkowania. Dla porównania, to prędkość zbliżona do jadącego autostradą samochodu wyścigowego. Na 5. miejscu jest igłosternik białogardły, Hirundabus caudacutus. Znany też jako jeżyk ostroogonowy lub needletail, ten krewniak jeżyka zwyczajnego według doniesień niewiele ustępuje mu szybkością i choć pomiar 170 km na godzinę nie został oficjalnie potwierdzony naukowo, igłosternik uchodzi za kandydata do najszybszego lotu poziomego wśród ptaków. Jego aerodynamiczna sylwetka i mocne skrzydła pozwalają mu przecinać powietrze niczym mały myśliwiec. Warto dodać, że wszystkie powyższe prędkości dotyczą chwilowych rekordów. Nasz eksperyment będzie zatem czysto hipotetyczny. Zakładamy, że ptaki utrzymałyby swoje rekordowe prędkości na całej trasie, choć w rzeczywistości to niemożliwe. Londyn i Nowy Jork dzieli szmat drogi. Dosłownie. Odległość w linii prostej między tymi metropoliami to około nadto 5560 km. To oznacza konieczność pokonania całego Oceanu Atlantyckiego. W realnym świecie żaden ptak nie podejmuje takiej trasy naraz. Nawet gatunki wędrowne zatrzymują się na odpoczynek. Prześledźmy teraz czas przelotu, zakładając idealne warunki: stałą maksymalną prędkość i brak przerw na odpoczynek. Już ustaliliśmy, że najszybszym jest jeżyk, bo leci z prędkością 170 km na godzinę, a taką trasę pokona w około 32 godzin i 40 minut. Mistrz lotu ciągłego jeżyk spędziłby blisko 33 godziny na niebie, aby przebyć tę trasę, czyli ponad półtorej doby lotu non-stop. A pamiętajmy, że jeżyki potrafią spać w powietrzu, więc może ten akurat dałby radę drzemać nad Atlantykiem. Dla lepszego kontekstu zestawmy nasze ptasie czasy z typowymi środkami transportu ludzi. Samolot pasażerski. Bez niespodzianki. Jest szybszy od każdego ptaka. Bezpośredni rejs pasażerski z Londynu do Nowego Jorku trwa średnio około 8 godzin. Najszybsze loty na tej trasie z dobrym wiatrem potrafią zejść poniżej 7 godzin. Dla ciekawości, rekordowym był legendarny naddźwiękowy Concorde, który potrafił przemknąć z Londynu do Nowego Jorku w około 3,5 godziny, ale niestety już od dawna nie lata. Samochód, gdyby istniała droga, to przy stałej autostradowej prędkości 100 km na godzinę pokonanie tej trasy zajęłoby około 56 godzin ciągłej jazdy,
to ponad 2 doby bez przerwy. W praktyce żaden kierowca by tak non-stop nie prowadził. Realistycznie podróż zajęłaby pewnie 4 do 5 dni z postojami na sen, paliwo i posiłki. Rower, gdyby istniała możliwość jazdy rowerem, po wodzie, jadąc z prędkością powiedzmy 20 km na godzinę, to teoretycznie przeprawiłby się w około 12 dni ciągłej jazdy. Bardziej realnie, przy dystansie 5,5 tysiąca km i założeniu około 100 km dziennie, co już jest sporym wysiłkiem, wyprawa rowerowa trwałaby około 2 miesięcy. Powyższe porównania pokazują, jak imponujące są osiągi ptaków w kontekście natury, choć w skali techniki człowiek nadal wygrywa dzięki inżynierii. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić następnego odcinka, a będzie o bambusie. Jak szybko sadzonka przerośnie dom. Trzymajcie się, cześć!